Święty Mikołaj? O, dzień dobry, panie Mikołaju. Co się dzieje? Nie przyjedziesz dziś do nowo wyremontowanej sali w Lutogniewie? Co się stało? Renifery zmęczone? Rudolfa woli kopyto? Ale my czekamy tu na ciebie. Kiedy przyjedziesz? Kiedy? Jak? Co mam zrobić? Zajrzeć za zasłonę? A po co? Halo? Po co mam tam zajrzeć? Halo? Mikołaju? Halo? Oj, chyba nie ma zasięgu. Coś takiego. Telefon od świętego Mikołaja. No, no. Mikołaj ma małą awarię sani. Musi jechać do serwisu. Ale powiedział, że na pewno nas dzisiaj odwiedzi, jeżeli tylko będziemy postępować zgodnie z wskazówkami, które podał mi przez telefon. Po pierwsze, musimy zajrzeć do worka. Ukrył tam dla nas jakieś wskazówki. O, jest list z płytą! Kochani, członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Okręgu Krotoszu. Już wyruszyłem do was z dalekiej Laponii, ale muszę się zatrzymać, by nakarmić renifery. Poza tym moje sanie wymagają drobnego remontu. Czekajcie na mnie cierpliwie. Zjawię się wkrótce. Wy tymczasem wykonajcie wszystkie zadania, jakie wam przygotowałem. Gdy już będziecie gotowi, przybędę. Pozdrawiam, święty Mikołaj. Aha, wesołe zabawy. I nie blefujcie, bo wszystko widzę. I jakby co, to nic z prezentów w tym roku. Kochani! Członkowie po... Zadanie numer 1. Odgadnijcie państwo, o czym mówią dzieci. Lubi się bardzo stroić. Lubi się bardzo stroić. Nie decyduje o ubiorze. Robi to na krótki czas. Pięknie pachnie. Dzieci mówiły o choince. Mikołaju, no chodź. Jest czy nie? O jakiej rzeczy teraz mówią małe skrzaty? Teraz jest szczególny czas na nie. Można je kupić lub zrobić. Zdobimy lub nie. Są brązowe. Tym razem dzieci mówiły o piernikach. Mikołaju, byliśmy grzeczni. No chodź. Jest czy nie? Zadanie numer 2. Proszę, aby panowie Stanisław Szczotka, ksiądz Łukasz Żurawski, Stanisław Machowski, Bronisław Kaczmarek, pan Andrzej Grzyb, Franciszek Marszałek,
Hieronim Marszałek oraz Henryk Ziajka zechcieli przyjść tutaj na środek sali. Zadaniem panów będzie na słowo start zjedzenie jak najszybciej podanych im przez nasze aniołki pierniczków. Uwaga! 3, 2, 1, start! Ała! Ugryzł mi nóżkę, a teraz rączkę. Ty niedobry. Ała! Tylko nie moje lukrowane guziczki. No co się tak wgryzasz? Mówiłem nie tak mocno. Nie tak mocno. Ała! Wstrętni piernikożercy. Albo nie. Ma magiczną moc. Coraz częściej występuje jako prezent. Bywa to o różnych kształtach. Dzieci nie mogą nic przy tym robić, tylko dorośli. To były świeczki. Zadanie numer 3. Proszę, aby pan burmistrz Julian Joks oraz prezes zarządu miejsko-gminnego w Krotoszynie, pan Franciszek Marszałek, zechcieli rozdać prezenty, które są w tym pudle. Proszę o odczytanie etykietek i wręczenie prezentów wybranym osobom. Dziękuję. Szanowni Państwo, pierwszą nagrodę Tor z jaskiniowca dla najbardziej męskiego PSL-owca otrzymuje Damian Kaźmierczak z Brzozy. Dla najwyższego szczeblem uczestnika dzisiejszego spotkania, najwyższym szczeblem uczestnikiem dzisiejszego spotkania jest Stanisław Szczotka. Arkadiusz Trąbka. Mowa była o orzeszku. A teraz zadanie numer 4. Prosimy o uważne wysłuchanie i sowite oklaskiwanie kolęd i pastorałek, wykonanych za chwilę przez nasz chórek elfów, aniołków i skrzatów.